Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Grey, i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to film o grach survivalowych albo grach z elementami survivalu, które będą wychodziły w 2024 roku. Zapraszam na film. Pierwszą grą na mojej liście jest gra Winter Survival, która wyjdzie właśnie w 2024 roku. Nie mam podanych dat, ale myślę, że będę pokazywał wam szczytnego Steama. Opis ze Steama: zanurz się w niesamowitą grę przetrwania w zimie i przekonaj się, czy uda ci się przetrwać wystarczająco długo, aby nadeszła pomoc. Poznaj nasz unikalny system zdrowego rozsądku, który przenosi przetrwanie na wyższy poziom. Rozsądek, czyli zobaczymy, o co będzie chodziło w tej grze, czy to będzie chodziło o to, żeby na przykład, nie wiem, mniej kombinować i iść prostymi ścieżkami, czy właśnie, żeby bardziej myśleć, kombinować. Powiedziałbym, że gra podobna do The Long Dark klimatycznie, więc zobaczymy. Jak widzicie, gra planowana na data wydania 28 lutego 2024. Ta gra planuje odblokowanie za około 2 miesiące. Wydawca: Drago Entertainment. Gatunek: komputerowa gra akcji, komputerowa gra przygodowa. Wychodzi to na platformy PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, czyli komputery, i Xboxy PlayStation 5. No jest to survival, można powiedzieć, dość ciekawy. Jak możecie zauważyć, na Steamie jest bodajże demo tej gry i prolog, który możecie ograć. Wpiszemy sobie jeszcze wymagania. Jak widzicie, wymagania Intel Core i3 albo 5. 8 GB RAM, karta, bo to są chyba minimalne, więc karta GeForce GTX 1060, więc nie powiedziałbym, że są jakieś duże te wymagania, no ale kogo będzie interesowała ta gra, więc gra na pewno ciekawie się zapowiada, jeżeli chodzi o trailery. Cóż, dobra, tyle, lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą na mojej liście jest gra Pioneer, nie wiem, jak się to dokładnie czyta. To nadchodząca strzelanka pierwszoosobowa z otwartym światem, opracowana przez GFA Games na komputery PC, PlayStation 5 i Xbox Series X. Akcja gry rozgrywa się na postapokaliptycznej wyspie z czasów sowieckich. Premiera gry zaplanowana jest na rok 2024. Gra jeszcze nie wyszła, jeżeli chodzi o ten rok. Jest planowana na 2024 rok, ale nie ma podanej dokładnej daty. Jest gatunek, w gatunku możemy wyczytać, że to gra komputerowa, gra survivalowa, MMO, FPS, komputerowa gra przygodowa, więc jak widzicie, tutaj dużo walki będzie. Nie wiem, czy będzie jakiś crafting, czy coś. Jak widzimy po trailerze, no walka wygląda, powiedział, nawet spoko. Bardzo, bardzo to trochę takie dziwaczne. Jakieś urządzenia, nie urządzenia. Jest jakiś gościu, z którym rozmawiamy, więc może on nam będzie dał jakieś zadania albo coś. Więcej o tej grze na razie nie jest powiedziane dużo. Gra wygląda, bym powiedział, trochę dziwnie. Połączenie, bym powiedział, takiego trochę, nie wiem, Sunkerlanda. W sumie to nie wiem z czym, bo dziwnie ta gra wygląda, ale na pewno troszkę intryguje, jeżeli chodzi o survivale. Dobra, lecimy dalej. Kolejną grą na moim kanale, na mojej liście, jest gra Odludzie. Jest to gra robiona przez bodajże polskie studio Whiteside po angielsku. To gra przygodowo-survivalowa, FPP, TPP, opracowana przez debiutujące polskie studio V-Cube. T
Ta niezależna produkcja rzuca bohatera w sam środek Bieszczad, zmuszając go do walki o przetrwanie w podkarpackich lasach. Jak dla mnie, jest to jedna z najciekawszych gier w tym zestawieniu, które można powiedzieć są bliskie mojej duszy, jeżeli chodzi o gatunek survivalowy, i z tego co widzę po trailerach, bardzo mi się ta gra podoba, więc myślę, że na nią będę czekał. Gra wychodzi z tego co widzę, czytam na stronie gryonline.pl, luty 2024, czyli już bodajże druga gra, bo Winter Survival też jest zaplanowana na luty, z tego co pamiętam, co kojarzę. Odludzie jest przygodową grą akcji z wyraźnie zarysowanymi elementami survivalowymi. Produkcja została opracowana przez niezależną firmę. Dobra, to już czytałem. Tytuł rozpoczął żywot jako jednoosobowy projekt. Jednak z czasem w pracę zaangażowali się w kolejni deweloperzy. Fabuła. Akcję gry Whiteside osadzono w Polsce z lat 80. XX wieku. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, który po gwałtownym załamaniu pogody stracił panowanie nad swoim szybowcem i rozbił się w bieszczadzkich lasach. Po odzyskaniu przytomności protagonista odkrywa, że został uwięziony na tytułowym odludziu. Jakby tego było mało, jego radiostacja, przez którą mógł wezwać pomoc, została zniszczona. Chcąc ujść z życiem, mężczyzna musi rozpocząć wędrówkę przez leśną gęstwinę i stawić czoła czyhającym w niej niebezpieczeństwom. To, jak zakończy się przygoda, zależy od naszych poczynań i podejmowanych przez nas decyzji. Myślę, że to tyle. No. Prosty opis, wiadomo o co chodzi. Nie będę już czytał resztę mechanik i tak dalej, bo trzeba będzie po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało już w praktyce, jeżeli chodzi o tą grę. Okej, lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą z mojej listy jest gra Blind Descent, która też wychodzi w 2024 roku. Na Steamie tego nie pokazano, bo w informacjach wydano, pisze nie ogłoszono, ale na Google jest pokazane, że niby 2024. Jest to multiplayerowy open world, czyli otwarty świat survival adventure game, czyli przygodowo survivalowa gra dla czterech graczy. Wymagania minimalne, karta graficzna Direct 10 kompatybilna, 1 GB RAM-u, więc widać, że tutaj nie będzie takich wymagań. 20 GB dostępnej przestrzeni, procesor 2 GHz dual core, więc można powiedzieć, że to jest gra typu, nie wiem, Minecraft, że nie wymaga aż tak bardzo, bym powiedział, naszego komputera, jeżeli chodzi o właśnie karty graficzne czy procesor. Dobra. Lecimy do kolejnej gry. Taka kosmiczna, bym powiedział, ta gra jest. Kosmiczny survival. Okej, okay, następna gra. Kolejna gra z mojej listy gier survivalowych na rok 2024 jest The Lost Wild. Przygoda z elementami horroru i survivalu opowiadająca o walce z najgroźniejszymi formami życia obecnie w naturze. Eksploruj zarośnięte placówki badawcze położone w gęstej dżungli. Wykaż się zaradnością, zastraszaj i unikaj. Rozwikłaj tajemnicę leżącą w sercu wyspy. Czyli mamy jakąś tajemnicę, mamy dinozaury. Można powiedzieć, że to będzie może coś podobnego do Ark Survival Evolved, ale to może ino ze względu na to, że są dinozaury. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, więcej informacji za bardzo nie mamy podanych, chociaż sprawdzam teraz na Steamie. The Lost Wild to utrzymana w filmowym stylu wciągająca gra o dinozaurach, której
Głównym założeniem jest ukazanie przerażającego majestatu tych imponujących stworzeń. Stań twarzą w twarz z prehistorycznymi bestiami, które zachowują się jak dzikie zwierzęta, a nie zwykłe potwory. Eksploruj prehistoryczną dzicz, w której znajdujesz się sam w samym centrum łańcucha pokarmowego. Postępuj ostrożnie, zachowaj czujność i trzymaj się z dala od niebezpieczeństw. Gdy będzie to konieczne, uciekaj lub spróbuj odstraszyć przeciwnika czy przeciwników za pomocą zaimprowizowanego uzbrojenia niczym w intensywnej grze w kotka i myszkę. Myślę, że też ciekawa kolejna gra. Zobaczymy, jak będzie się w nią grało. Dobra, lecimy. Kolejna gra to. Kolejną grą jest gra Nightingale. Wyrusz w pełną przygód podróż do tajemniczych, niebezpiecznych krain wróżek słowika. Zostań nieustraszonym wędrowcem Real Mayweather Walkera i wyrusz w podróż samotnie lub z przyjaciółmi, eksplorując, wytwarzając, budując i walcząc w oszałamiającym wizualnym świecie. Taki opis na Steamie. Jak widzicie, gra też z ciekawymi mechanikami. Zobaczmy sobie zwiastun. Ja jeszcze poszukam jakichś informacji. Okej, okay, także znalazłem informację jeszcze na gry online, że Nightingale to survival osadzony w otwartym baśniowym świecie otrzymanym w quasi-steampunkowym klimacie epoki wiktoriańskiej. Wśród pięknych krajobrazów gracze muszą stawić czoła fantastycznym potworom. Produkcję stworzyło studio Inflection Games, złożone przez Ariana Flina. Wczesny dostęp prawdopodobnie będzie 22 lutego 2024. Kolejną grą na mojej liście jest Dune Awakening. Dune Awakening to dzieło studia Funcom, które łączy elementy produkcji MMO i gry survivalowej. Tysiące graczy na serwerze zajmuje się gromadzeniem surowców, budową baz oraz walką z innymi ludźmi i siłami natury. Dune Awakening to survivalowe MMO osadzone w popularnym uniwersum science fiction. Grę opracowało studio Funcom, czyli autorzy m.in. Conan Exiles, The Secret World oraz Anarchy Online. Fabuła, zgodnie z tytułem, produkcja przenosi nas na piaszczystą planetę Arrakis, znaną z serii powieściowej Dune'a, autorstwa Franka Herberta, wielokrotnie adaptowanej na filmy oraz gry, m.in. Dune 2, Battle of Arrakis, Emperor, Battle for Dune czy Dune Spice Wars. Mechanika gry Dune Awakening łączy elementy mojej survivalowej gry multiplayer. Zabawa toczy się w dużym, otwartym świecie zamieszkanym przez tysiące graczy. Gra oferuje wyłącznie tryb multiplayer. W jego ramach możemy zarówno współpracować z innymi graczami, jak i z nimi rywalizować o kontrolę nad planetą. To by było na tyle. Przechodzimy do kolejnej gry. Następnym tytułem na mojej liście jest Stalker 2, które też ma wyjść w 2024 roku. Jeśli nie mieliście okazji zagrywać się w starsze odsłony cyklu, to musicie wiedzieć, że Stalker 2 będzie pierwszoosobową strzelanką z elementami RPG i survivalu. Oryginał był chwalony przede wszystkim za znakomitą historię i niezwykłą atmosferę czarnobylskiej zony oraz wysoki poziom trudności. Możemy być pewni, że wszystko to powróci w kontynuacji, bowiem twórcy zamierzają dostarczyć nam możliwe jak najbliższe pierwowzorowi od doświadczenia, odzwierciedlenie jedynki, czyli można powiedzieć, że jedynka była bardzo dobra i teraz chcą to powtórzyć w drugiej części. Jak zapowiadają twórcy, Stalker 2 otrzyma otwarty świat pozbawiony
ekranów ładowania, która ma być jednym z największych w historii gier. Więc gra, można powiedzieć, dość ciekawa, FPS. W sumie bym powiedział, z takich gier, które grałem, nazwałbym też taką grą, na przykład właśnie Sunkerland, bo tam niby był survival, ale rzeczywiście jak się jeździło po tych wyspach, tam było bardzo dużo strzelania. I to w sumie survival polegał na tym, żeby mieć tylko coś do jedzenia i żeby sobie narobić amunicji. Więc tutaj jest gra strzelanka FPS z elementami survivalu. Może to być ciekawe dla ludzi, którzy lubią ciemne, powiedzmy, bo to w sumie podchodzi tak klimatycznie bardziej właśnie pod takie bardziej horrory i tak dalej. No i do tego elementy survivalu, FPS. Myślę, że wielu ludzi to zachęci. Kto grał na pewno w jedynkę, myślę, że nie odmówi sobie kupna dwójki. Myślę, że to tyle. Idziemy do kolejnej gry. Kolejną grą na mojej liście gier survivalowych jest gra Serum, która też wyjdzie w 2024 roku. Opis na stronie gry online. Gra survivalowa FPP. W Serum wcielamy się w bohatera, który przemierza klimatyczne lokacje, pozyskuje cenne zasoby, a także korzysta z tytułowej substancji, która zwiększa jego szanse na przeżycie, jednocześnie powodując różnorodne mutacje. Gra wychodzi wczesny dostęp, marzec 2024. Serum to gra survivalowa, w której walczymy o przetrwanie w świecie opanowanym przez tytułową substancję. Produkcja została opracowana przez niezależne polskie studio Game Island. O, nawet nie wiedziałem o tym, że to jest polskie niezależne studio, które powiedzmy robi tą grę. Ale gra, muszę przyznać, mnie bardzo inspiruje, gdyż jest to druga gra na tej liście obok od ludzi, która rzeczywiście mnie ciekawi. Jest to fajnie pomieszane z tą jakąś substancją. Przeczytam wam jeszcze fabułę. W Serum wcielam się w bohatera, który obudził się w zupełnie obcym dla siebie miejscu. Protagonista szybko zauważa wszczep w swoim ciele, a także odkrywa, że wszechobecna zielona fluorescencyjna ciec stanowi klucz do jego przetrwania. W ten sposób rozpoczyna się jego wyścig z czasem, podczas którego wszystkie jego poczynania mają jeden cel – zdobyć więcej serum. Więc, tak jak mówię, bardzo ciekawe podejście do gry i myślę, że gdybym jeszcze będę musiał sprawdzić oficjalnie, jakie będą wymagania. Gra jeszcze nie wyszła, wyjdzie w 2024, więc nie wiadomo, jak to będzie jeszcze z wymaganiami, czy jeszcze produkują tą grę, czy nie. No to myślę, że też będę chciał ją pewnie ograć. Lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą na mojej liście jest gra Pacific Drive. Opis na gry online. Pacific Drive to pierwszoosobowa gra survivalowa, w której za kierownicę auta eksplorujemy przeobrażone tereny północno-zachodniego wybrzeża USA. Wyprawy utrudniają nam anomalie, potwory oraz siły natury, a zabawę wzbogaca system ulepszania samochodu. Gatunek: akcja FPP samochodowe, roguelike, post-apokalipsa survival crafting. Gra wychodzi 22 lutego 2024, czyli można powiedzieć, że luty bardzo bogaty w gry survivalowe. Akcja gry dzieje się w niedalekiej przyszłości na północno-zachodnim wybrzeżu USA. W wyniku tajemniczego kataklizmu tereny te zostały zniszczone i zapełnione groźnymi anomaliami, przez co większość ludzi zmuszona była je opuścić. Gracz wciela się w śmiałka, który za pomocą swojego auta chce dotrzeć do tak zwanej olimpijskiej strefy wykluczenia, zlokalizowanej w samym sercu tych przeobrażonych ziem, gdyż wierzy, że tam dowie się w końcu, co spowodowało ten kataklizm. Pacific Drive to survivalowa gra akcji, w której wydarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej. Większość rozgrywki spędzamy w samochodzie, przemierzając niebezpieczne tereny.
Zagrożeniem są dla nas zarówno anomalie, jak już właśnie potwory wspomniane. Gracz może również opuszczać samochód. Jest to konieczne w sytuacjach, gdy trzeba na przykład wziąć jakieś przedmioty, czy naprawić uszkodzenia maszyny. Samo auto możemy w dużym stopniu modyfikować, ulepszając jego części, dodając coraz lepsze pancerze i gadżety, jak i dopasowując pojazd do naszych preferencji wizualnych. Muszę przyznać, że to też jest gra, która z jednej strony mnie ciekawi, z drugiej strony się zastanawiam, czy rzeczywiście jeżdżąc samochodem, oprócz tego, że jesteśmy w jakimś warsztacie, będziemy ulepszać to auto, to z opisu wynika, że będziemy przemierzać te wybrzeża USA, więc czy to będzie aż tak ciekawe? Nie wiem, czy to będzie ciekawe bardziej dla oglądania, czy bardziej dla grania, więc myślę, że jeżeli będzie się zbliżała premiera, też będę obserwował tą grę. To by było na tyle, więc lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą na mojej liście jest gra Beatcraft. Debiutancka produkcja kalifornijskiego studia Clockwork Labs. W Beatcraft wcielamy się w mistyczną istotę przebudzającą się w dzikim, nieoswojonym świecie. Naszym zadaniem jest przetrwać i połączyć siły z innymi graczami, by utworzyć społeczeństwo. Data wydania 16. Nie, przepraszam, to były zapisy do testów. Gra wychodzi w 2024 roku, ale nie ma oficjalnej daty. Tytuł jest grą MMORPG umieszczającą graczy w ogromnym proceduralnym generowanym świecie, gdzie mogą zająć się uprawą roli, eksploracją, handlem albo budową własnej cywilizacji. Akcja Beatcraft ma miejsce w dzikiej, nieoswojonej przez człowieka krainie. Wcielamy się w mistyczną istotę, która przebudza się w tym świecie, zaczynając z niczym. Naszym zadaniem jest przetrwać, współpracować z innymi graczami i razem zbudować prosperujące społeczeństwo. Eksplorując i rozmawiając z podróżnikami, odkryjemy historię świata oraz starożytnych cywilizacji, które kiedyś tu żyły. Beatcraft to trzecioosobowe MMORPG nastawione na wolność i interakcję z innymi graczami, choć gra posiada system walki, nacisk położony jest na uprawę roli, budowę miast, handel, eksplorację i polowanie. Gracz ma pełną swobodę wyboru i może grać w Beatcraft wedle swoich upodobań, czy to jako osadnik w rozwijającej się wiosce lub odkrywca przemierzający świat. Ów świat jest proceduralny i generowany, nie jest podzielony na serwery. Wszyscy istnieją w tej samej krainie, a działania każdego gracza mają wpływ na wszystkich innych. Czyli można powiedzieć taka gierka online z innymi graczami, bo tak z tego wychodzi. Dobra, kolejna gra to... Kolejna gra z mojej listy jest to Into the Dead Our Darkest Days, która też wychodzi w 2024 roku. Przygodowa gra akcji z elementami survivalowymi, będąca spin-offem z serii Into the Dead, w Into the Dead Our Darkest Days. Wcielam się w rolę zwykłego człowieka, który wraz z innymi podobnymi mu ludźmi walczy o przetrwanie w świecie opanym przez żywe trupy, czyli tak zwane zombiaki. Wczesny dostęp 2024, nie ma podanego dokładnego miesiąca. Fabuła zabiera nas w podróż do Teksasu z 1980 roku, a dokładnie do nadmorskiej metropolii Walton City, na jednej zmagających się z falą postępującym kryzysem gospodarczym mieszkańców spadło zmartwienie znacznie większego kalibru. Do miasta dotarła tajemnicza choroba zmieniająca ludzi w krwiożerce zombie, w wyniku czego Walton City szybko zostało opanowane przez hordy żywych trupów. W trakcie rozgrywki wcielam się w jednego z garstki ocalałych. Naszym zadaniem jest zapewnienie całej grupie możliwości przetrwania i znalezienie drogi ucieczki z miasta, gdzie rzekomo czeka na nią bezpieczna strefa, a co za tym idzie, ostatnia szansa na ratunek. Po drodze przychodzi nam dokonać szeregu trudnych wyborów. Od nas zależy, czy zachowamy człowieczeństwo, czy też wręcz przeciwnie, będziemy dbać wyłącznie o własną skórę, zmierzając po trupach do celu. Kolejną grą
kolejną grą. Na mojej liście jest gra Road to Vostok. To survivalowy postapokaliptyczny FPS, którego akcja została umiejscowiona na granicy Rosji i Finlandii. Naszym głównym celem jest dostanie się do tytułowej strefy Vostok oraz przetrwanie w niej. Tytuł garściami czerpie z serii Stalkera, czyli gra podobna do Stalkera. Wczesny dostęp 2024, czyli nie ma dokładnego miesiąca. Fabuła. Świat gry składa się z trzech stref. Strefa 05, w której rozpoczynałem przygodę, strefa graniczna i Vostok. Ten ostatni został zaprojektowany jako strefa dla doświadczonych graczy. Dostanie się do niej i pozyskanie umiejętności, by w niej przetrwać, jest naszym głównym celem. Road to Vostok, stąd zresztą tytuł. W Road to Vostok uświadczymy elementy survivalowe pokroju craftingu, czy dbania o potrzeby naszej postaci, w tym temperatura ciała oraz stan psychiczny. Nie brakuje również różnorakich questów do wykonania i sprzedawców towarów. Tytuł zawiera dynamiczne zdarzenia. Pokroju zrzutów, zaopatrzenia czy zasadzek bandytów uświadczymy w nim również system pogodowy. Gra nie oferuje jednego dużego otwartego świata, zamiast tego jej teren został podzielony na kilka indywidualnych map różniących się rozmiarem, po których i pomiędzy którymi możemy swobodnie się przemieszczać za pomocą specjalnych punktów tranzytowych, tak zwanych podziemnych tuneli. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Road to Vostok. Następna gra to... Kolejną grą na mojej liście jest gra Derelicts. Wiele lat po tym, gdy starożytny mechanik przepełnił całą ziemię promieniowaniem, twoja drużyna została wyznaczona, aby zbadać źródło tego incydentu. Buduj, twórz i odkrywaj sam lub z przyjaciółmi w tym wrogim oraz tajemniczym pustkowiu. Użyj mocy elektryczności i wody, żeby przeżyć. Survival horror, FPS. Po rozbiciu się na ziemi w kosmicznej kapsule ty i twoi przyjaciele musicie zacząć od niczego. Eksploruj i buduj bazę, następnie obroń się przed zmutowanymi zwierzętami i ludźmi. Znajdź źródło mechanizmu obronnego, który rozpoczął falę radiacji na ziemi, zmuszając najbardziej uprzywilejowanych do życia na stacjach kosmicznych. Najważniejsze cechy. Ścinaj drzewa, znajduj metale i zbieraj zasoby, aby zbudować przytulną bazę i bronić się przed zmutowaną przyrodą. Wykorzystaj moc wiatru, słońca i wody do generowania energii elektrycznej i zasilania swojej bazy, budując koła wodne, turbiny wiatrowe i panele słoneczne. Przygotuj się na zmiany pogody, które wpłyną na produkcję energii elektrycznej, zamarznięte rzeki, zatrzymujące koła wody, noc wpływająca na produkcję paneli słonecznych. Czyli bardzo, można powiedzieć, bardzo dużo mechanik będzie, jeżeli chodzi o pogodę, z tego co można wyczytać, i muszę przyznać, że po trailerze jest to kolejna gra, która mnie bardzo ciekawi, jak właśnie Odludzie i Serum. Jest to trzecia gra, która mnie właśnie bardzo zaciekawiła i nie wiem, czy czasem też nie będę jej nagrywał. Ok, następną grą jest gra, kolejna gra na mojej liście, nazywa się Rooted. Jest to survival TPP osadzony w postapokaliptycznym świecie inspirowany serią The Last of Us. Za stworzenie i wydanie tytułu odpowiedzialne jest niewielkie studio Headlight Studio. Jak widzicie po trailerach, rzeczywiście ma to swój klimacik. Ta lampeczka teraz, te szafeczki puste, te parę rzeczy na tych półkach, zbieranie tych różnych rzeczy, że rzeczywiście wygląda to jak The Last of Us. Oficjalna premiera ma być podobno w marzec 2024. Wcielamy się w jednego z niewielu ocalałych po mającej miejsce 20 lat wcześniej bakteriologicznej wojnie. Każdy dzień stawia przed nami wyzwanie przetrwania w postapokaliptycznym świecie i lepszego przystosowania się do życia w nim. Eksplorujemy postapokaliptyczny świat w widoku trzecioosobowym, zdobywając wiedzę na temat środowiska, roślin i zwierząt.
Znalezione zasoby wykorzystujemy do budowy schronienia, wyposażenia i broni. Musimy zadbać również o pożywienie. Z czasem uczymy się wytwarzać coraz bardziej zaawansowane przedmioty, także z użyciem mechanizmów elektronicznych i hydraulicznych możemy zapewnić sobie towarzyszy, oswajając i trenując zwierzęta oraz przydzielać im zadania, chronienie nas lub polowania. No, muszę przyznać, też jest to gra, która mnie bardzo ciekawi, więc zobaczmy. Zobaczmy. Ok, kolejna gra to. Kolejną grą na mojej liście jest gra The Axis Unseen. Przygotowa gra akcji z otwartym światem i elementami horroru. The Axis Unseen trafiamy do fantastycznej krainy, gdzie jako łowca wyposażony w łuk polujemy na fantastyczne istoty rodem z dawnego folkloru. Data wydania gry 2024, nie ma podanego dokładnego miesiąca. Fabuła. The Axis Unseen zabiera nas w podróż do fantastycznej krainy, którą zamieszkują istoty z dawnego folkloru. W trakcie zabawy wcielamy się w rolę łowcy polującego na te stwory, a naszym głównym celem jest powstrzymanie ich przed przejściem do naszego świata. Musimy przy tym nieustannie mieć się na baczności, by z łowcy nie stać się zwierzyną. Przed nami trafiali tu inni myśliwi, którzy pozostawili po sobie liczne zapiski i szczegółowe rysunki. Studiując je, możemy dowiedzieć się więcej o świecie gry i mieszkających w nich potworach, a także poznać losy naszych poprzedników. Tropiąc fantastyczne istoty, musimy zwracać uwagę na kierunek wiatru, by nie pozwolić im przedwcześnie się wywęszyć. Czyli można przyznać, że rzeczywiście ciekawa mechanika z tym wiatrem. A ja jeszcze powiem tak, że z tego co widziałem na trailerze, porównałbym tą grę do Valheima, gdyż są tu potwory, które przypominają, powiedziałbym, pierwsze dwa bossy z Valheima, czyli tego jelenia, który taki jest, powiedzmy, naelektryzowany, i ten, który był teraz pokazany, wygląda nie to, czekajcie. O, ten, muszę przyznać, wygląda jak ten drugi boss w lesie. Nie pamiętam, jak on się w Valheimie nazywał. Starzec, drzewiec, jakoś tak. Więc tutaj bym powiedział, że to jest właśnie takie porównanie do tej gry Valheim. A jak to będzie wyglądało w pełnej wersji gry, zobaczymy. Okaże się w 2024 roku. Następną grą jest... Kolejną grą na mojej liście jest gra Frostpunk 2. Jest to gra strategiczna, zarządzanie miasta, ale z elementami survivalu. Frostpunk 2 to gra strategiczna czasu rzeczywistego autorstwa polskiego studia 11-Bit Studios, odpowiedzialna za ciepło przyjęte This War of Mine. Tytuł jest kontynuacją gry Frostpunk z 2018 roku. Gracz ponownie wciela się w zarządcę Nowego Londynu, jednego z ostatnich bastionów ludzkości po mroźnej apokalipsie. Fabuła. Akcja gry ma miejsce w 1917 roku, 30 lat po zakończeniu pierwszej części. Świat został skuty lodem na skutek niewyjaśnionej katastrofy klimatycznej, zmuszając ludzkość do walki o przetrwanie. Nieliczni ocalali utworzyli miasta i osady wokół generatorów olbrzymich struktur spalających węgiel i produkujących ciepło. Także jest to gra strategiczna, ale z elementami, więc dlatego dałem tutaj Frostpunka 2. Kolejną grą jest kolejna gra na mojej liście. To gra Once Human. To wieloosobowa gra akcji, w której walczymy z mutantami. Zarażonymi kosmicznym pyłem w grze pojawiają się elementy RPG oraz survivalu, w tym schematy przedmiotów oraz możliwość budowania własnej twierdzy. Data wydania 2024, nie ma daty podanej, jeżeli chodzi o miesiąc. Fabuła. W mrocznej wersji przyszłości kosmiczny byt zwany Gwiezdnym Pyłem
skaził świat, sprowadzając na niego apokalipsę, istota błyskawicznie zaraziła rośliny, zwierzęta oraz ludzi, doprowadzając do mutacji, które stworzyły nieustannie ewoluujące kreatury rodem z koszmarów. Nie wszyscy ulegli jednak kosmicznemu wpływowi, niektórzy ludzie wykazali się odpornością. Jak widzicie na dołączonym trailerze, rzeczywiście walczymy tutaj z różnorakimi potworami. Protagonistą Once Human jest jeden z ocalałych, który nie powinien, nie tylko próbuje przetrwać, ale też poznać prawdę o kataklizmie. W tym celu przemierzamy ruiny i pustkowia, zdobywamy zdobytymi pojazdami, na przykład motocyklami, badamy groźne anomalie oraz mierzymy się z dzikimi zwierzętami, innymi ludźmi oraz potworami, przerośniętymi pająkami czy latającymi zjawami. Myślę, że takie trochę dziwne survival i jakieś przerośnięte potwory już chyba mieliśmy już na tej liście jakiś taki podobny, powiedzmy, tytuł. Także to by była kolejna gra. Idziemy dalej. Kolejna gra na mojej liście. I ona już była w poprzednim filmie, bo gra nie wiadomo, czy wyjdzie w 2023 teraz pod koniec, czy w 2024, więc daję ją tutaj jako taki dodatek. Gra Outbreak Island to survival, którego akcja osadzona została na wyspie dotkniętej skażeniem nieznanego pochodzenia. Naszym zadaniem jest nie tylko przetrwanie, ale również poznanie przyczyn kataklizmu. Oficjalna data właśnie nie została podana. Niby pisze 2024, a na Google ostatnio, jak robiłem materiał na temat gier survivalowych na 2023, ona była zapowiedziana niby na grudzień, więc nigdy jeszcze nie wiadomo co i jak. Do Sylwestra mamy jeszcze parę dni. Fabuła. Akcja Outbreak Island osadzona została na bezimiennej wyspie. Miejsce to nawiedziło tajemnicze skażenie, w wyniku którego co noc uwolniona zostaje promieniotwórcza energia, a wszystkie żyjące tam istoty uległy mutacji. Naszym zadaniem jest natomiast zbadanie przyczyn katastrofy. Outbreak Island to dość nietypowy przedstawiciel gatunku survival. Naszym zadaniem jest więc przetrwanie za wszelką cenę. Musimy zapewnić sobie schronienie oraz dostęp do wody oraz pożywienia. Nie obejdzie się też bez walki z mutantami zamieszkującymi wyspę, które co tydzień przypuszczają szturm na naszą kryjówkę. Czyli co tydzień to już daje mi to takie, kurde, takie... Czyli czy to nie będzie coś takiego jak Seven Days to Die? Coś a la taki survival? No, zobaczymy, bo z trailera, jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o wymagania minimalne, Intel Core i3 i karta graficzna 4 GB RAM GeForce GTX 960, więc można powiedzieć, że nie jakieś za duże te wymagania są. No ale jak wiecie, wymagania wymaganiami, a gra czasem robi swoje, jak to u mnie było z Sunkerlandem, że wymagania były bardzo małe, jeżeli chodzi w porównaniu do mojego laptopa, a potem się aha, tutaj bardzo fajnie to wyglądało, układamy sobie drewno na niedźwiedź. No dobrze, kolejną grą na mojej liście jest gra, kolejną grą na moim kanale, na mojej liście gier survivalowych jest The Last Plague, Blight Survival. To kooperacyjna gra akcji w klimatach średniowiecznego horroru z walką rodem z Souls-like'ów. Trafiamy do wyniszczonego wojną regionu i staramy się rozprawić z plagą nieumarłych oraz bandytami. To chyba nie ten opis. Chyba nie. Okej, przepraszam za zły opis, ale The Last Plague Blight to autentyczna gra survivalowa zakorzeniona w realizmie i imersji, pokonanie niebezpieczeństwa brutalnego, otwartego świata, od przyczyny tajemniczej choroby. Jesteście ostatnią nadzieją ludzkości na zakończenie plagi. Jak widzicie, wygląd, powiedziałbym, podobny do Valheima. Widok z góry, można powiedzieć, że trochę taki widok, jak jest w strategiach. No, ciekawy survival,
połączenie tego widoku rzeczywiście sprawia, że rzeczywiście wygląda to trochę jak Valheim, chociaż nie do końca, ale no tak to, według mnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o klimat i tak dalej. I to by było już na tyle, jeżeli chodzi o tą listę moich gier. Chciałem wam przedstawić właśnie wszystkie gry, które sobie spisałem, które mają wyjść w 2024. Na dzień dzisiejszy tak się prezentuje ta lista. A jeżeli coś się zmieni, no to już zależy od twórców, czy się po prostu wyrobią, czy się nie wyrobią. Niektóre gry miały podane miesiące, niektóre miały tylko podany rok. Więc jeżeli was interesuje jakaś gra, możecie sobie sprawdzić na Steamie i tak dalej wymagania i co tam chcecie. Ja na pewno z tej listy bardzo mnie ciekawi gra na pewno Rooted, na pewno Odludzie w polskich bieszczadzkich lasach, na pewno gra Serum. I w sumie z tych gier, no jest jeszcze parę survivali, które wpadły mi w oko, więc zobaczymy, jak się będzie zapowiadał ten rok 2024. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Państwa. Cześć.